sobota, godzina 8:03, dzień jak co dzień, zaczynamy, wstajemy rano, budzimy się koło swoich bliskich, mamy, taty, siostry i tak na nich patrzymy. No i chyba nie każdy chciałby się urodzić w życiu, sprawić, że odkryć u nas chorobę, która przez dalszy okres życia może nas wykluczyć schodzenia, tak jak my lotujemy gołębie, z tego co lubimy. I teraz zmierzam do tego celu. Pewnie większość hodowców wie, o czym mówię. Kolega Michał, ojciec z dwójki dzieci. No i tak popatrzmy na swoich dzieci, popatrzmy na tatę, na mamę. Czy chcielibyśmy, żeby któreś z nich nagle zachorowało? I co byśmy wtedy zrobili? No właśnie. Każdy by chyba postąpił, może nie tak samo, ale chciałby zrobić jak najwięcej, żeby im pomóc. I teraz my staramy się pomóc dla Michała. Na Facebooku powstała strona Loto Życie. Tutaj chciałbym podziękować dla kolegi Lukasa Brzyskiego, który założył tą stronę. I wejdźcie na nią, zobaczcie, co takiego trzeba zrobić. Bo wystawiamy gołąbki na licytację i osoby licytują gołąbki. Ta kwota wylicytowana jest przeznaczona na leczenie Michała. Trafia do niego na konto, a gołąbki są wysyłane do tej osoby, co wygrała tą licytację. I teraz tak o. Prosiłbym was, żebyście jak najwięcej razy udostępnili ten filmik. Zobaczcie, jak ogólnie ten filmik 100 osób. Niech każdy wyśle na... w opisie będziecie mieli link do konta, w którym możecie wysyłać pieniążki na dla pomoc Michała. I zobaczcie, jak wyślę, załóżmy te 100 osób, wyślę złotówkę, mamy 100 złotych. Niech wyślę 5 złotych, mamy 500 złotych. Później jak już wejdziemy w te 10 złotych, to już są ogromne pieniądze, a liczy się każda złotówka, tak? Także prosiłbym was, żebyście jak najwięcej razy udostępnili ten filmik, żeby miał jak największy zasięg, żeby każdy to zobaczył. Może każdy nie, no ale większość. I razem możemy zdołać więcej. Każdy się przekona, że że siła hodowców nie zna granic. Bo teraz co patrzę na te licytacje, jakie tam są sumy, to no masakra. Ojej. Także łapkujcie ten filmik, no i udostępniajcie, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten filmik i no i pomogło dla Michała. Strona nazywa się Loto Życie, tak? Chyba to już powiedziałem. Dobra. Także to tyle z mojej strony. Ja postaram się też wziąć jakoś udział w tej akcji, mimo że nagrałem ten tylko filmik, ale to praktycznie nic nie znaczy.
z tatą chcemy wystawić jakieś tam gąbki na sprzedaż, ale na licytację, ale to już tam miesza z tym, jak wyjdziecie na stronę, to tam wszystko zobaczycie, także pomagamy razem.